Kuba Czajkowski, Miasto jest nasze. Powracamy. Dzień dobry. Witam ponownie. Teraz słuchać pana nieco lepiej, chociaż nadal to jakoś połączenia najwyraźniej możemy mieć za złe tylko naszym telekomom, ale nic. Dowiedzieliśmy się od pana dosłownie jednego zdania. Jest plan na budowę metra, jednak nie do końca zadowalający z tego, co rozumiem. Dokładnie. Ten plan przedstawiony wczoraj przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa jest zdecydowanie niekorzystny dla mieszkańców Gosławia, dla których ma być trzecia linia metra. Dlaczego jest niekorzystny? Ponieważ to metro wije się jak wąż po całej dzielnicy, zamiast jechać w najprostszą i najkrótszą drogą do centrum. I wszelkie badania i analizy zamówione zresztą przez ratusz bardzo niekorzystnie się wypowiadają na temat tej inwestycji. No to moment. Kiedy chcemy zainwestować duże środki pieniędzy i jesteśmy włodarzami, dajmy na to miasta, robimy plany, zlecamy ekspertyzy wielu różnym, rozumiem, ekspertom i mówi pan, że ci wszyscy eksperci mówili, że ten przebieg jest niesłuszny, a mimo wszystko plan jest, aby zrobić ten tak zwany zygzak na Gosławiu, dobrze rozumiem? Dobrze pan rozumie i jestem w posiadaniu wyników tych analiz. I w podsumowaniu mamy bardzo wyraźne zdanie, że żaden z analizowanych wariantów trzeciej linii metra nie uzyskał pozytywnego wskaźnika efektywności ekonomicznej. Zaraz, no to czym się mogli kierować w takim razie osoby, które projektowały? Nie wydaje mi się, żebyśmy byli jeszcze na etapie projektowania. Wydaje mi się, że to jest puszczony balon próbny, żeby sprawdzić, jak społeczeństwo na tą zapowiedź zareaguje. Czyli rozumiem, po prostu ktoś usiadł do programu graficznego, narysował potencjalny przebieg i prezydent Miasta Stołecznego Warszawy powiedział, to jest wasza trzecia linia. Nie wiem, jak było w rzeczywistości. Nie chcę tutaj być posądzany o ocenę rzeczy, o których nie mam wiedzy, ale tak jak pan redaktor przypuszcza, mogło tak być. No dobrze, a abstrahując od tego Gosławia, bo przecież to nie tylko tam idzie linia metra, bo można powiedzieć, że zaczyna się na Gosławiu, bądź kończy, bo każdy kij, a nawet każda spirala ma dwa końce. Druga strona zakończenia jest, czy początku, na dworcu, stacja Dworzec Zachodni. Jak pan ocenia ten przebieg od Dworca Zachodniego do Ronda Waszyngtona częściowo przez centrum? Ten przebieg dubluje tak naprawdę bardzo mocną linię tramwajową, która już istnieje, i linię kolejową. Przecież trasa średnicowa, kolejowa, będzie w latach 2021-2027 remontowana wysokim nakładem środków i jej przebustowość zostanie zwiększona. Transport szynowy jest oczywiście najbardziej efektywnym transportem w obszarze dużych aglomeracji, taką jaką jest między innymi Warszawa, ale właśnie na tym ciągu mamy pod ziemią trasę średnicową kolejową, na powierzchni w Alejach Jerozolimskich bardzo obciążony i silny ciąg tramwajowy. Nie ma konieczności dublowania tego ciągu metrem w sytuacji, kiedy wiele przestrzeni i wiele osiedli w Warszawie nadal czeka na połączenia tramwajowe. No ale z jakiegoś powodu przecież tak jest ta linia poprowadzona. Pamiętam jeszcze ekspertyzy, plany bodajże z lat 80., 90., gdzie planowano, jak będą wyglądać te kolejne linie metra, trzecia, czwarta i tak dalej. I właśnie pojawiało się wiele razy to określenie niepotrzebnego dublowania linii średnicowej, puszczania metra zaraz obok przecież linii, w której jadą pociągi i to jadą swoim korytarzem, nie przeszkadzając samochodom, nie przeszkadzając pieszym. Więc czemu usilnie ktoś w ten sposób chce poprowadzić tą trasę? Panie redaktorze, bardzo dobrze, że pan wspomniał o tym korytarzu. Linia średnicowa jest podzielona na tak zwaną nitkę podmiejską i nitkę dalekobieżną. W nitce podmiejskiej, która też będzie ulegać przebudowie, mamy bardzo silne połączenia związane z szybką koleją miejską, z kolejami mazowieckimi, które łączą i z zachodu, i ze wschodu Warszawę przez centrum. I w latach 2021-2027 będą jeszcze dodatkowo dobudowane dwie stacje podziemne na wysokości Nowego Światu i Ronda de Gaulle'a oraz na wysokości
skrzyżowania z ulicą Kruczą. Więc tak naprawdę będziemy mieć kolej podziemną, która może nie będzie się nazywać metrem, ale która będzie już w tym ciągu funkcjonować już za kilka lat. Ten przebieg, który został przedstawiony wczoraj, jest tak jak powiedziałem, eksperci już się wypowiedzieli w tej kwestii jednoznacznie. Zupełnie nieuzasadniony i pod względem efektywności ekonomicznej nie uzyskał pozytywnego wskaźnika. Dodatkowo podkreślają to eksperci, że ten przebieg silnie konkuruje z tramwajem na Gocław, który byłby 10-krotnie tańszy i efektywniejszy, bo czas przejazdu tymi zawijasami, jak to pan redaktor słusznie nazwał, byłby dłuższy ze względu na konieczność dwóch przesiadek, żeby dostać się do centrum. Są różne szkoły i różne sposoby, różne pomysły na to, jak budować transport publiczny. Widzimy to po wielu miastach, nie tylko polskich, ale też europejskich. Wspomniał pan o tym, że będziemy mieć pociąg, który jest pół metrem, pół pociągiem. Takie rozwiązania są choćby w Amsterdamie, gdzie jest kolej, która jedzie pod ziemią, która jedzie na ziemi i jedzie nad ziemią i to jest cały czas ta sama linia. Czy takie rozwiązanie mogłoby u nas się sprawdzić? Takie rozwiązanie już istnieje. Tak jak mówię, trasa średnicowa kolejowa w Warszawie jest już takim rozwiązaniem, ponieważ tunel trasy średnicowej od Skarpy Wiślanej na Powiślu aż do wylotu tunelu mniej więcej na wysokości placu Starynkiewicza, no już jest namiastką właśnie takiego rozwiązania. Jeżeli budujemy metro, które jest najdroższym środkiem komunikacji transportu publicznego, to musimy go wybudować w miejscach, gdzie zdecydowanie te potoki pasażerskie będą największe. Wszelkie badania wykazują, że tramwaj miałby wystarczająco dużą przepustowość, żeby mieszkańców Gocławia dużo bardziej efektywnie, a przede wszystkim szybciej i taniej przewieźć do centrum Warszawy, bo to jest ich główny cel podróży. Nikt nie chce się wić przez pół dzielnicy i przesiadać na stacji metra Stadion, wchodząc schodami do góry, przechodzić przez antresole, schodzić w dół, następnie podjechać dwie stacje metra dalej do metra Świętokrzyska, znów się przesiąść, znów schodami do góry i znów się przesiąść do metra Centrum. No nikt racjonalny tak robić nie będzie, nie tylko pod względem wygody, ale też pod względem czasu, ale też jest bardzo ważna kwestia, to są koszty utrzymania. Metro jest bardzo drogie w utrzymaniu, w eksploatacji, więc trzeba je przeznaczyć wyłącznie dla terenów, gdzie nie ma żadnej innej możliwości poprowadzenia transportu szynowego. Brzmi to mocno skomplikowanie, jak to pan powiedział, ale jeszcze może ustalmy, powiedział pan metro, najdroższy środek, czy bardzo drogi środek komunikacji, więc wyjaśnijmy, ile ta cała inwestycja może kosztować i kiedy będziemy mogli się, jeżeli ona zostanie spełniona w tym kształcie, przejechać. Ten odcinek, który został wczoraj przedstawiony, to jest 2 miliardy złotych. To są kolosalne pieniądze dla porównania, bo pan powiedział przed chwilą, że mówiłem w sposób skomplikowany, więc żeby to zobrazować, to jest koszt 10 linii tramwajowych na Gocław, które byłyby szybsze i bardziej efektywne. Więc inwestowanie w szynę jak najbardziej, szyna jest najbardziej efektywnym środkiem transportu, tylko po co szyna pod ziemią? Możemy tą szynę mieć w rezerwie gruntu, która już jest przewidziana od ponad 20 lat, żeby poprowadzić tam trasę tramwajową. Niestety wiele osób uważa za metro za bardziej prestiżowe, za bardziej wielką inwestycję. No i niestety to nie prestiż na co dzień podróżuje ulicami Warszawy, tylko jego mieszkanki i mieszkańcy i dzięki temu chodzi o to, żeby mieć najbardziej efektywny system komunikacyjny, a nie zawijasy i kreski na mapie. Choć metro brzmi dumnie, tu postawimy kropkę. Kuba Czajkowski, Miasto jest nasze, był gościem Kurier w samo południe. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję pięknie. 12.41 i za chwilę obiecana rozmowa o pogodzie z Grzegorzem Walijewskim, ale najpierw mamy muzyczny wtorek.